Konsumenci w Polsce są doskonale już przyzwyczajeni do różnych materiałów, które są sprzedawane poprzez automaty wydające, te tak zwane vending machines. Czy to są napoje, prasa, bilety, jakiekolwiek inne dobra. Do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Natomiast od 2025 roku, czyli już za pół roku, zostanie w Polsce uruchomiony ogólnokrajowy system kaucyjny dla opakowań na napoje. W związku z tym w przestrzeni pojawią się zupełnie inne, nowe maszyny. Maszyny zwane potocznie recyklomatami. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Jakie są wymagania wobec tych maszyn? Co przygotowali producenci tych maszyn dla nas, dla konsumentów w Polsce? Najważniejszym wnioskiem z dzisiejszego spotkania jest to, że system kaucyjny na pewno wystartuje w 2025 roku. Mało tego, jesteśmy gotowi, żeby ten system uruchomić. Ja mogę to powiedzieć jako podmiot reprezentujący, jako operator, ale dzisiaj na naszej dyskusji usłyszeliśmy to też od podmiotów, które produkują butelkomaty, recyklomaty. Zatem system kaucyjny jest realny, żeby w przyszłym roku mógł być uruchomiony. Czego brakuje? Może pracy nad standardami dla maszyn, może organizacji parasolowej dla całego systemu. Natomiast to są wszystkie kwestie, które przez te najbliższe pół roku muszą zostać wyjaśnione, bo najważniejsza idea, wola, żeby ten system kaucyjny uruchomić i prowadzić z sukcesem, jest bardzo widoczna. Technologia w służbie ochrony środowiska to nie frazes, bo właśnie przez te maszyny będziemy mogli ten gigantyczny, cyrkularny model biznesowy, jakim jest system kaucyjny, uruchomić i z powodzeniem prowadzić.